Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Kawka jest. Więc możemy lecieć. Zdaję sobie sprawę, że nie jest tych filmów na razie aż tak dużo, jakby część z was tego chciała. Jak ja bym sobie tego życzył też. Ale o tym wydarzeniu wydaje mi się, że też warto poinformować. Raczej pewnie już wiecie, bo tam niektórzy community kontrybutorzy już porobili materiały na ten temat, ale gdyby ktoś coś nie, kogoś nie oglądał, nie zauważył, to wydaje mi się, że zawsze warto o tym wspomnieć. Otóż 20 września, czyli już w piątek, rusza kolejna edycja wydarzenia z Waffenträgerem. No i trzeba przyznać, że stało się to już pewną tradycją, że właśnie w tym okresie jesiennym pojawia się to wydarzenie. Jest to dość mocno już rozreklamowywane przez Wargaming. Co roku też przy okazji są oczywiście jakieś skrzynki, więc można nabyć jakieś nowe pojazdy, plus dofinansować oczywiście Wargaming. Kwestia jest taka, że wydawało mi się, że w tym roku ta edycja Waffenträgera będzie ostatnią i już więcej Wargaming tego tematu ciągnąć nie będzie. A co za tym idzie, byłem przekonany, że tego WTK S100 będzie można w jakiś sposób nabyć, ewentualnie, że być może po tym wydarzeniu będzie on do zdobycia w jakimś warsztacie, a może wrzucą go do paczek świątecznych, tak jak to było w zeszłym roku na serwerze RU. No ale okazuje się, że chyba nic z tego, chyba dalej ten tryb będzie grany, dalej Wargaming będzie chciał to monetyzować. Jak wygląda tryb z Waffenträgerem? Myślę, że dobrze wiecie. Walczymy po prostu albo jako wutek przeciwko hartom, tak to się chyba dobrze nazywało, które chcą nas dopaść. Mamy dużo różnych ciekawych opcji, lub właśnie walczymy jako harty, mając za zadanie przeszkodzić Waffenträgerowi i go zniszczyć. Oczywiście najlepiej jest grać w plutonach, przynajmniej tak było to do tej pory. Ja planuję streama w sobotę, streama imieninowego. Mam nadzieję, że od godzin w miarę wczesnych do późnych godzin wieczornych. Też na tym streamie będzie do zgarnięcia kilka gadżetów od SteelSeries, jakieś myszki, klawiatura, podkładka, więc jeżeli nie obserwujecie mojego kanału na Twitchu, to w przypiętym komentarzu będzie link, zachęcam. Większość gadżetów będzie do zdobycia dla osób, które subskrybują mój kanał w ramach podziękowania właśnie za wsparcie. W czerwcu miałem współpracę ze SteelSeries, jak część z was pamięta, ale czekałem z tymi gadżetami od tej firmy do rozdania właśnie na okres jesienny, jak już więcej osób po prostu będzie przy komputerze siedziało, bo wiadomo, lato, wakacje, rozjazdy, nie siedzimy tyle i nie gramy, co innego jesienią, zimą. Do walki wchodzą twórcy zawartości, tak? Mamy tutaj Dakilzora, Mouse Acrobata, Quickiebabiego i Skilla for LTU. Na ich streamach będą do zdobycia specjalne dropy, na ich streamach na Twitchu. Warto o tym wspomnieć, no i chyba będzie można ich zgarnąć jako dowódców. Tutaj tego akurat dokładnie nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale jeżeli jest coś do zgarnięcia za samo oglądanie na Twitchu, to też warto się tym zainteresować, warto, żebyście sobie ich streamy jednego z ich odpalili, tak, z tych twórców. Jak już wiemy, Dakilzora, Quickiebabiego czy Skill for LTU do tej pory można już było w różnych wydarzeniach, jeśli chodzi o bycie dowódcami do czołgów, zdobywać. Ja na przykład z tej paki tutaj mi zawsze najlepiej, najbardziej pasował Dakilzor jako dowódca. No i tutaj macie pięknie wyglądającego Blitztragera Auf S100 z różnymi umiejętnościami. No i będzie jak zawsze sporo misji i za te misje będą do zdobycia nagrody. I muszę wam przyznać, że w tym roku te nagrody wyglądają naprawdę dobrze. Warto się zainteresować, warto pograć. Ja wiem, że momentami ten tryb, jak i inne tryby nierandomowe mogą być dla niektórych nudne, ale to jest dość długi czas, bo mamy do 5 października możliwość zrobienia tych misji, więc postarajcie się, bo zobaczcie. Mamy do zdobycia kolejnego dowódcę, tym razem jest to Max von Krieger. Mam nadzieję, że nie będzie tak irytujący jak ta dziewczyna, która była do zdobycia w zeszłym roku, bo ja ją dałem na jako dowódczynię moich japońskich czołgów ciężkich i ciężko się jej słucha. Do zdobycia będzie członek załogi. Będzie można zdobyć Waffenträgera Auf S100 na 25 bitew maksymalnie, co jest też ciekawą opcją, chociaż nie ukrywam, że ja bym chciał, żeby ten pojazd przywrócony został do gry na stałe.
To jest też bardzo ciekawa opcja, skrzynia inżyniera. Dwie skrzynie inżyniera zgarniecie po prostu za free, a ze skrzyni inżyniera może wam wypaść czołg premium. Oczywiście może, nie znaczy, że wypadnie. Skrzynie hartów tutaj są troszkę, sporo słabsze nagrody, klucze do Blitzregera, dni konta premium, kredyty, obligacje i to dużo, 3000 obligacji do zgarnięcia, warto się na tym pochylić. Części do eksperymentalnego wyposażenia, też mega fajna sprawa. No i punkty przepustki bitewnej, to jest też dobra opcja, że grając Waffenträgera przy okazji podbijecie sobie przepustkę bitewną. Mamy tutaj pokazane, co jest w skrzyni, co może wypaść ze skrzyni inżyniera, czyli Waffenträger Auf S100 też do wypożyczenia. Mi w zeszłym roku chyba w ogóle to nie wypadło. Dwa lata temu na parę bitew dropnąłem, w zeszłym roku nic. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo obstawiam, że pewnie jako community kontrybutorzy jest duża szansa, że dostaniemy takie skrzynki na konto, więc jeżeli coś takiego w tym roku też będzie, to spodziewajcie się jakiegoś openingu. Mamy dwie nowe maszyny, E77 i Leichtera KPZ70K. W zeszłym roku też bodajże były dwie nowe maszyny, chyba jedna dziewiątka i właśnie Jak Tiger Prototype. Musiałem sobie kichnąć, przepraszam. I właśnie Jak Tiger Prototype był w zeszłym roku. Bardzo fajny ten deck, moim zdaniem mega niedoceniany, przynajmniej no mi przypadł do gustu. Jeśli chodzi o te dwa pojazdy, ja nimi nie grałem, jak będę miał je na koncie, to oczywiście w tym okresie jesiennym coś tam będę chciał pograć. To E77 wydaje mi się taką trochę wersją E75TS, tylko na 9 tierze, zobaczymy, czy tak będzie w rzeczywistości, czy też nie. A ten niemiecki Light Premium 8-tierowy, on z wyglądu trochę mi przypomina tego francuskiego Lighta Premium 9-tierowego, który był w paczkach świątecznych. Mamy też 7 kolejnych pojazdów, jakie to są pojazdy, do tego przejdę. I projekt Ion, ale nie napalajcie się, to jest po prostu reskin z Skody T56. Jeżeli nie macie Skody T56, no to jest na pewno ciekawa opcja, bo Skoda T56, zwłaszcza wyładowana po brzegi Goldem, jest mega mocnym i mega przyjemnym czołgiem premium, na którym można kręcić bardzo, bardzo dobre wyniki. Zadziwiająco często ta Skoda T56 jest w grze od czasu jej wprowadzenia, tak samo jak w ostatnim czasie bardzo często jest Burask. No, Wargaming kontynuuje sprzedawanie tych samych premek, tylko w innym malowaniu, jako inną nazwę i co za tym idzie, zapchaj dziurę do paczek, tak? Mamy Buraska, mamy Progetto, mamy SU-130PM, teraz dochodzi Skoda T56, a pewnie jeszcze coś tam przeoczyłem, jeśli chodzi o reskiny. Oczywiście oprócz tego kamuflaże, złoto, do tego konto premium, kredyty, podręczniki, już takie rzeczy troszkę mniej interesujące. Ja żałuję swoją drogą, że Wargaming kontynuuje robienie tych reskinów, bo to jest łatwa robota. Dla mnie po prostu mógłby to być styl 3D do Skody T56 i byłoby dobrze, no ale tak by się drugi raz nie dało zarobić praktycznie na tym samym. Ósmotierowy light niemiecki wygląda w ten sposób. No, średnie uszkodzenia troszkę tutaj szału nie robią, bo to jest 240, 260 peny na goldzie, 190 na podstawce, czyli mamy kolejny pojazd, w którym to pewnie większość amunicji będzie stanowiła amunicja goldowa, jeżeli będziemy chcieli robić dobre wyniki. No i E77, 460 alfy, 246 peny na podstawce, 311 na goldzie. Też duża różnica, więc sporo osób pewnie będzie z tej amunicji korzystało. 0,39 celności. 8 stopni depresji, 15 podnoszenia działa. Ciekawi mnie ten pojazd, jak się będzie sprawował w grze. Style oczywiście te 3D moim zdaniem wyglądają całkiem spoko. Gdybyście byli zainteresowani też jakimiś ciuchami, oczywiście z tym wydarzeniem, to w sklepie Wargamingu zapewne możecie sobie coś takiego nabyć, ale jak dla mnie, nie wygląda to aż tak bardzo atrakcyjnie. Tutaj mamy jeszcze oczywiście rozpiskę. Ja wam linki do tych dwóch artykułów dam w opisie filmu. Tak jak mówiłem, startuje to od 20 września, od 14, chociaż tam było chyba napisane wcześniej, że od 11. Tak czy siak od piątku, śledźcie temat. Do 5 października, do północy, no czyli też musicie pilnować tego ostatecznego terminu, jeżeli byście się nie wyrobili. Mamy oczywiście 4 harty, poistka, tak, to jest TV-pack, rezystor, to jest
To jest 140? To jest Resistor, Thunderbolt, czyli chyba Patton i Foundry, czyli Buttshot. Każdy z różnymi umiejętnościami. Jak graliście, to pewnie bez problemu się odnajdziecie, tak? Oczywiście są misje dla hartów, które trzeba będzie wykonywać. Misje dla Waffenträgera, no i za wykonywanie tych misji właśnie będą nagrody. Tutaj jeszcze raz jest to, co jest do zgarnięcia za postępy, więc nie puścimy sobie jego dźwięku. Więc moim zdaniem poświęćcie trochę czasu, bo warto. Same te obligacje są bardzo atrakcyjne, a może będziecie mieli też farta i z tej skrzynki wypadnie wam jakiś pojazd premium. Natomiast skrzynie hartów, które też są do zdobycia, no tutaj te nagrody są troszkę słabsze, nawet sporo słabsze, ale też no kredyty, rezerwy osobiste, apteczki, dni konta premium, też zawsze coś zgarnąć można. Plus do tego te różne kamuflaże. Oczywiście ja wiem, że dzisiaj w WoCie kamuflaży mamy dostatek, ale zawsze jest to jakaś opcja. Może będziecie chcieli na jakimś pojeździe te kamo pozmieniać, tak? Tutaj nie będziemy już sobie oglądali, jak te kamo wyglądają. Dodatkowo właśnie style 3D dla TVP-ka, dla wszystkich tych czołgów, które są hartami. A ciekawy jestem, co Wargaming napisał o tych pojazdach, bo ja zawsze lubię czytać, jak oni prezentują te pojazdy. E-77, poziom 9, to eksperymentalna wersja niemieckiego czołgu ciężkiego, w której zastosowano nowe rozwiązania w przedziałach silnika, podwozia i przeniesienia napędu. Te zmiany doprowadziły do ogólnego zmniejszenia rozmiarów pojazdu, co pomogło E-77 wyróżnić się na tle niemieckich konkurentów. Mimo to pojazd ma solidne opancerzenie i słynne niemieckie działo kalibru 12,8 cm. Projekt Ion, pojazd 8 poziomu na rozkaz najwyższego dowództwa aliantów. Hannelore Ritter rozpoczęła pracę nad prototypem nowego czołgu zdolnego dorównać przerażającemu Blitzträgerowi. Auf E-100, projekt Ion napędzany nuklearnym silnikiem plazmowym i wyposażony w uzbrojenie zaprzęgające do pracy energią elektromagnetyczną, to pojazd zdolny spowodować niewysłowione zniszczenia. Jednak największą obawą Hannelore jest to, że ma zostać użyty przeciwko jej siostrze Emelindzie. Tak jest, tak było. Taka jest historia II wojny światowej. Leichter KPZ-70K, niemiecki czołg lekki 8 poziomu o niestandardowym wyglądzie. To jest bardzo charakterystyczna cecha na polu bitwy, która wpływa na losy bitew. Unikalna konfiguracja pojazdu zapewnia świetne 10 stopni opuszczania lufy. Jego zawieszenie hydropneumatyczne, ok, i kompaktowa bezzałogowa wieża z celnym dziełem kalibru 90 mm pozwalają mu na ostrzał za osłony przy całkowitym ukryciu kadłuba i powodują, że ten pojazd jest bardzo nieprzyjemnym celem. No ciekawe jestem, jak się tym będzie grało, ale to taki chyba będzie bardziej snajper. Light do strzelania niż do spotowania. No i tutaj patrzcie, co jest właśnie do zgarnięcia w tych skrzyniach inżyniera. 100 tysięcy kredek, 250, a nawet 500 000 kredytów. 100 złota jest gwarantowane dla każdej skrzyni, bo to chyba będzie można przelosowywać, o ile dobrze pamiętam, w tych skrzyniach z Waffenträgerem coś takiego jest. Dni konta premium 1, 3 i 7. Znacie to moje podejście. Ten jeden dzień konta premium to, żebym sobie darował. Jako minimalną dałbym 3 dni konta premium, bo jeden dzień to jest żart. Książeczki szkoleniowe, przewodniki szkoleniowe, osobiste podręczniki szkoleniowe, free exp, nawet 200 tysięcy można zgarnąć. Wow. Rezerwy na kasę, na załogę i na expa, style 3D, styl 2D, znajdź i zniszcz oraz zestaw narzędzi inżyniera. O tych dwóch nowych pojazdach i Reskinie już mówiliśmy. A co ze starych czołgów? Ze starych czołgów 56 TP, nic nadzwyczajnego. Od poprawny pojazd premium, ale nie jest to pojazd, który koniecznie trzeba mieć. Chieftain T95, czyli SYF. KW5, czyli w obecnych warunkach SYF. Nie oszukujmy się. Jak Tiger Prototype. Ja jak Tigera Prototype'a bardzo lubię. Podepnę wam też przy piętym komentarzu materiały moje na temat jak Tigera prototypa, jakbyście byli zainteresowani. Tylko że jeżeli chcecie nim grać fajnie, zamontujcie minimum różowe turbo, bo jest ogromna przepaść w przyjemności gry tym pojazdem, jak gracie na turbo zwykłym, a na turbo minimum różowym. Dla mnie mega przyjemny tedek, nie przegięty, ale bardzo, bardzo fajny. Polecam obejrzeć te materiały. To jest stosunkowo nowa maszyna, bo ona premierę miała właśnie w zeszłym roku w tym trybie.
I tylko, że wtedy to była nowość, a teraz mamy go jako wypełnienie tych skrzynek. Astron Rex też ok, maszyna, ale raczej jako zabawka, bo Astronem, żeby coś można było porobić, trzeba grać na Full Goldzie. O właśnie, Astron Rex jeszcze miał swój reskin na pewno, jako Alembik. Gonzalo, też ciekawa maszynka. Tutaj mamy hesze fajne do zabawy. Nie jest jakiś OP pojazd, ale na pewno lepszy niż ten KW-5 Chieftain czy 56TP. I ISU 122.2. Być może przeoczyłem, no bo w wakacje nad produktem Wargamingu nie siedziałem, ale chyba to jest pierwszy raz, kiedy możemy nabyć ISU 122.2 od czasu jego pojawienia się w licytacji na początku tego roku. Jeżeli nie zapomnę, również przypnę Wam materiał o tym pojeździe w komentarzu, więc zachęcam nadrobić. Jest to nowy pojazd, dość ciekawy, sytuacyjny TEDek, ale też nic takiego, co koniecznie trzeba mieć i jestem w stanie zrozumieć, że nie każdemu on musi odpowiadać. Jak dla mnie, jak Tiger Proto, na drugim miejscu Gonzalo z tych paczek, potem jako ciekawostka ISU 122 lub Astron Rex, no a te pierwsze trzy to tego by mogło nie być. No i oczywiście też na 20 bitew losowych można maksymalnie dropnąć Waffenträgera, czyli tam 25 tu 20 to maksymalnie 45 bitew będzie można zagrać. Ekskluzywni członkowie załogi, członkowie załogi Max von Krieger i specjalny twórca zawartości są gotowi wstąpić w wasze szeregi. Po osiągnięciu określonych kamieni milowych wydarzenia będziecie mogli zrekrutować te unikalne postacie ze specjalnymi ścieżkami głosowymi. Mają wystarczająco dużo punktów doświadczenia, aby wyszkolić szatuty do wyboru, więc warto też zebrać dobrych załogantów, nigdy za wiele, więc ja zachęcam. Dajcie znać proszę w komentarzach, co wy sądzicie o tegorocznym trybie, co sądzicie o tych nowych pojazdach oraz o tym i o tych czołgach, które są do paczek też wrzucone. Komentarze należą do was, aktywność wasza będzie mile widziana. Łapka w górę, jakiś sub, czy przede wszystkim właśnie aktywność w sekcji komentarzy. Zachęcam, piszcie, chętnie z wami podyskutuję, a my widzimy się w kolejnych materiałach. No i widzimy się dziś wieczorem na streamie na Twitchu i w sobotę przez wiele, wiele godzin. Miłego dnia, do usłyszenia, a mówiąc dziś, mam na myśli środę, wieczór. Pa, pa!